dzisiaj to Centrum Nauki Kopernik zagościło w Szkole Podstawowej w Rogoźnicy. I to, co jest chyba w nauce dla młodego pokolenia najpiękniejsze, mianowicie poznawanie świata przez zabawę, rozwija w oparciu o różne zmysły i różne umiejętności. I muszę Państwu powiedzieć, wcale to nie jest takie łatwe i proste rozwiązać wszystkie istniejące tutaj doświadczenia. Dziękuję Pani Dyrektor i Społeczności Szkolnej ze Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy, Pani Dyrektor Dorocie Herdzie, że możemy tutaj gościć, bo to nie tylko nauka dla uczniów tej szkoły, ale również udostępniamy tą przestrzeń dla uczniów z pozostałych szkół z terenu gminy Międzyrzec Podlaski. Rzeczywiście dzieje się u nas dużo. Za chwileczkę, tak jak Pan wspomniał, będzie druga tura Gminnej Ligi Przyrodniczej. W tej akurat dzisiaj matematyka prawie 200 uczniów, a więc prawie 50% uczniów klas 4-8, przepraszam, bo z tych klas startują. A szkoła, o której Pan wspomniał, szkoła publiczna w Rogoźnicy, to szkoła, która też jest takim przykładem, aczkolwiek nie tylko tu są zajęcia dodatkowe. W tej szkole między innymi realizowane są zajęcia dodatkowe z języka angielskiego w ramach pozyskanych dodatkowo środków z programu Youngster. Za chwileczkę rozpoczną się zajęcia z geometrii dla uczniów klas trzecich, też z dodatkowych środków pozyskanych w ramach grantu. Wszystkie nasze szkoły aktywnie bardzo włączają się w takie rzeczy. Mamy w dwóch szkołach, mieliśmy realizowane zajęcia w ramach Erasmus+, bo i w Rogoźnicy, i w szkole w Tuścu. Szkoła w Rzeczycy była takim główną szkołą prowadzącą mediacje rówieśnicze w ubiegłym roku. Bardzo dobrze, fajnie prowadzone są zajęcia również w przedszkolu. Szkoła w Krzewicy i szkoła w Halasach dla odmiany uzyskały tytuły doskonałości edukacyjnej. W związku z tym jest się czym chwalić i cieszę się bardzo, że mogę w tym uczestniczyć, bo nadzorując szkoły wspieram nauczycieli, dyrektorów, a to przede wszystkim wspieram uczniów. Dzisiejsza Liga Przyrodnicza połączona jest również z taką wspaniałą inicjatywą, też na terenie szkoły w Rogoźnicy, mamy edukobus, dzieci z różnych klas uczestniczą w tym. Dziś i jutro będą się odbywały te zajęcia, w których będą uczestniczyły nie tylko uczniowie ze szkoły w Rogoźnicy, ale także z innych szkół z terenu gminy Międzyrzec Podlaski. Działania przez nas podejmowane przynoszą rzeczywiście sukcesy, bo mamy tak mniej więcej o 25% wzrosły nam wyniki z egzaminów ósmoklasisty w odniesieniu do poprzedniego roku, ale także już mamy, może jeszcze nie laureatów w tym roku, bo jeszcze nie ma ostatecznych wyników, ale mamy już finalistów konkursów organizowanych przez lubelskiego kuratora oświaty i bardzo jestem dumna z tych wyników i z pracy nauczycieli. Przyjechałam z Centrum Nauki Kopernik z Warszawy z wystawą Naukobus w ramach projektu Nauka dla Ciebie. I naszą misją jest edukacja i inspirowanie dzieci, pokazywanie im, że nauka nie musi być nudna, pokazujemy naukę przez zabawę. Tutaj właśnie mamy teraz zerówkę, także świetnie się bawimy. Bardzo ciekawa jest taka trzecia, czwarta klasa, bo już mają jakieś podstawy, już coś rozumieją, umieją czytać, więc same sobie czytają te wszystkie instrukcje. Z młodszymi dziećmi jest troszkę problem, trzeba im bardziej tłumaczyć, ale to też bardzo zależy od dziecka. Generalnie wiek tutaj nie gra roli. Mamy bardzo dużo eksponatów. Moim ulubionym jest człowiek układanka, w
którym możemy spróbować ułożyć organy człowieka w odpowiednie miejsca. Tutaj dzieciaki już się bawią, widzę, wewnętrznymi organami. Można ułożyć najróżniejsze elementy, wątrobę, jelito cienkie, jelito grube, nerka, pęcherz, płuca, żołądek, oko. Wszystko jest wyjmowane. Także bardzo, bardzo lubię ten eksponat. To jest jeden z ulubionych eksponatów. Zdarzyło mi się kiedyś godzinę przy nim stać i tłumaczyć na pikniku otwartym, bo zawsze ktoś przychodził. Tutaj mamy na przykład półkule magdeburskie. Tutaj pokazujemy, jak działa ciśnienie, że jak wypompujemy powietrze, to jest bardzo ciężko to rozerwać, te półkule. Dzieci lubią się szarpać, próbować rozerwać mimo wszystko. O, tutaj mamy ciekawy eksperyment, z którego dla dorosłych na piknikach próbujemy sprawdzić, jak dobrze działa słuch, częstotliwość w hercach. Mamy tutaj podłączone, wszystko działa i można sobie sprawdzić, do jakiej częstotliwości słyszymy. Więc często okazuje się, że dzieci słyszą do 20 tysięcy, a dorośli tylko do 15. Też bardzo lubię ten eksperyment, szybkość reakcji. Sprawdzić, jak szybko reagujemy na sygnał świetny, jak szybko na sygnał dźwiękowy, a potem jak mamy dwa sygnały naraz. Więc wiadomo, jeżeli mamy dwa sygnały naraz, to nie mamy tej podzielności uwagi, mózg wolniej procesuje i właśnie można potem sprawdzić, że szybkość reakcji jest wolniejsza, kiedy musimy się skupić na dwóch rzeczach naraz. Tutaj sprawdzamy swoją pamięć. Musimy zapamiętać, w jakiej kolejności świecą się przyciski i następnie w odpowiedniej kolejności je przyciskać. Dzieci bardzo lubią tutaj konkurować ze sobą, kto zdobędzie więcej punktów, także też bardzo, bardzo fajna zabawa. Dużą popularnością się też cieszy kula plazmowa. Możemy sobie do niej przyłożyć, tak, jasne, możemy sobie, żeby ją sobie podotykać tutaj, przyłożyć do niej świetlówkę i ona się wtedy zaczyna lekko świecić, dzięki temu, że ten prąd przepływa. Strumień powietrza, który nosi piłkę, też dzieci bardzo lubią się tym bawić. Tutaj też mamy rozłożone łapki, żeby sobie wziąć te okulary i spróbować pójść po prostej linii albo po tych łapkach rozłożonych. I nie jest to wcale takie proste zadanie. Coś jak alkogogle. Dokładnie. Powierzchnia tych dwóch mniejszych kwadratów jest równa temu kwadratowi. Starsze dzieci już powoli łapią, bo część miała twierdzenie Pitagorasa w szkole. Tutaj mamy łamigłówki, też dzieci raczej starsze bardzo lubią tutaj siedzieć i kombinować długo, jak wyjąć ten element, jak złożyć taki kształt, jak dopasować te cztery elementy, żeby powstał kwadrat. Nie jest to wcale takie proste, także mamy tu coś dla wszystkich, nie tylko dla dzieci, dorośli też się potrafią czegoś tutaj ciekawego dowiedzieć. Zapraszamy na stronę Centrum Nauki Kopernik, można wypełnić formularz zgłoszeniowy, każda szkoła może się zgłosić i potem my tam decydujemy, do których szkół jedziemy. Każdy może się zgłosić, każdy ma takie równe szanse, także wystarczy wypełnić formularz, wejść przez naszą stronę i przyjedziemy. Mamy trzy różne wystawy. Mamy naukobus, ale jeździmy także z Omatmo, to jest taka bardziej wystawa matematyczna, natomiast nie ma tam za dużo liczenia, więc to znowu nie o to chodzi, żeby liczyć, tylko żeby pokazać matematykę przez zabawę. No i mamy wystawę, która nie jest wystawą, bardziej pokazem. To jest planetobus, takie małe planetarium rozkładamy. Także mamy trzy różne możliwości, do każdej można się zapisywać przez formularz i zapraszamy.